Która to gala w tym roku? Liczysz te gale, bo ciągle w tej telewizji cię widać. Nie liczę, a biorąc pod uwagę, że tych gal naprawdę w drugiej połowie roku było mnóstwo, dołączając gale MMA, też boks, to naprawdę, no tak naprawdę gala co tydzień, a czasami jest też tak, że nawet są dwie gale w jeden weekend. MMA, boks, nie miesza się trochę? Nie miesza i to jest taka czasami dobra odskocznia, jeszcze czasami jest piłka nożna, więc na szczęście, no jak mi za dużo MMA, to mam boks, jak mi za dużo boksu, to wracam do MMA, jak mi za dużo sportów walki, to jest piłka nożna. Na Instagramie można zauważyć też bardzo mocne treningi, no z swojej skakanki to by się zawodowy pięściarz chyba, nawet Fiodor Czerkaszyn nie powstydził. No z boksu, jeżeli chodzi o mnie, to jedynie skakanka, bo jeśli chodzi o same takie stricte treningi bokserskie, to gdzieś tam sobie uderzam w worek. Miałem kilka treningów takich podstawowych, ale no nic więcej. Nic więcej tak bardziej dla siebie, żeby się dobrze czuć i żeby też wiedzieć, o czym się rozmawia z tymi zawodnikami. No i żeby nie czuć przy tych zawodnikach kompleksu wyglądu też, no bo wiadomo, że to są sportowcy świetnie zbudowani. Czasami jak się stoi w klatce czy w ringu z nimi, widzi się ten kaloryfer na brzuchu, no to tak sobie człowiek myśli, że no też chciałbym tak wyglądać. Bardzo ciekawe podejście, czyli takie upodobnienie się do sportowców przez dziennikarza, no bardzo, bardzo oryginalne. No ale wybiłeś mnie trochę z rytmu, bo chciałem zadać następne pytanie, kiedy jakiś debiut w jakiejś formule, MMA, boks, cokolwiek, fame, nic takiego, już popularność rośnie, czemu nie? Jak sobie żartowałem z kolegą ostatnio, poniżej 100 koła to nie biorę żadnej walki, nie, a tak całkiem serio, nie, to nie dla mnie sporty walki. Gdybym może zaczął, jak byłem młodszy, to pewnie tak, to było marzenie mojego taty, żebym ja boksował, ale ja poszedłem na boisko, ja grałem w piłkę, więc nie zakładam, nigdy nie mów nigdy, ale sądzę, że raczej to się nie wydarzy. No ale to, co oglądamy na galach typu Fame, to ciężko nazwać sportem. No, to jest raczej takie właśnie widowisko ludzi znanych, którzy pokazują, że coś chcą, ale nie do końca czasami im to wychodzi. No to jest show, tak? No nie ukrywamy, że to nie jest sport, to jest show, to jest trochę co innego. Sport zostawiamy sportowcom, tak jak tutaj na gali Rocky Boxing mamy absolutnie czystych sportowców, profesjonalistów, no a tam to jest show i to oddzielamy grubą kreską. Walka wieczoru Rivera Salabura. Na kogo stawiasz? No bardzo ciekawa walka, wiemy, że to też jest zastępstwo. Kacper jest zastępcą za Konrada Dąbrowskiego. Też szacunek dla niego, że on podjął wyzwanie, bo wiemy, że raczej mało kto chce walczyć z Evanderem Riverą, mało kto podnosi rękawice w starciu i nie chce w ogóle walczyć z tym zawodnikiem. Faworytem na pewno jest Evander, ale mi się wydaje, że ten młody Kacper Salabura i ta młoda gniewna krew może tutaj namieszać. Uważasz, że Kacpra Salaburę stać na taką samą niespodziankę jak na gali Mateusza Borka, gdzie zaskoczył wszystkich? Wszedł z buta w zawodowy ring, tak? I faworyta gospodarzy pokonał na punkty? Myślę, że tamta wygrana, jeżeli by wygrał z Evanderem, to by była jednak większa troszkę niespodzianka. Czy wygrana byłaby sensacją? Chyba nie, ale na pewno dużą niespodzianką. Myślę, że stać, to jest boks tak naprawdę. Jeden cios może zadecydować o wszystkim, więc no, zobaczymy.